Witam serdecznie i zapraszam na naukę rzeźbienia głowy. Proces rzeźbienia głowy rozpocznę od standardowej kuli. Włączę symetrię, włączę narzędzie dyntopo i ustawię stały detal. Rozdzielczość to 15. Teraz przy pomocy narzędzia do odcinania widoku z boku odciąłem część kuli, a za pomocą narzędzia hakowego formuję z grubsza kształt głowy. Pędzel scrap. Ten pędzel pozwala nam fazować elementy, inaczej mówiąc, profilować, nadając im właściwą formę. Teraz używam pędzla maskującego. Wymaskowałem i odwróciłem zaznaczenie maski. I teraz obszar aktywny mogę wyekstrudować w dół, tworząc w ten sposób szyję. Głowę pozycjonuję i kontynuuję pracę nad popiersiem. A więc częścią szyi i klatki piersiowej mojej postaci. Pędzel Snack Hack pozwala nam wyciągać różnego rodzaju elementy. Dynamiczna topologia jest aktywna i geometria siatki w locie na obiekcie jest uzupełniana do takiej rozdzielczości, w jakiej wykonuję operację rzeźbienia z utrzymaniem stałego detalu. Jak widzicie, mam ogólną formę postaci. Poprawiam proporcje. Shiftem mogę cieniować, a właściwie to wygładzać obiekt. Teraz wybrałem pędzel Crease, przy pomocy którego akcentuję linię oczu, nosa i ust oraz linię środkową widoku bocznym. Pędzel Grab pracuje bardzo łagodnie i przy pomocy tego narzędzia mogę poprawiać formę. Wymaskowałem obszar z którego wyekstruduję, wyciągnę przy pomocy pędzla hakowego małżowinę uszną. Na razie wszystko robię z grubsza. Tak po prostu ogólnie. Shift wygładzanie. Alt M albo Ctrl I odwrócenie maski. Teraz wybiorę pędzel konturowy do rysowania krawędzi i podkreślę profil ucha. Alt M zdejmuje maskę. Mam cały obiekt, całe popiersie aktywne. Teraz będę używał głównego narzędzia rzeźbiarskiego, pędzla Draw. Jak widzieliście, osłabiłem siłę pędzla do 1/4 maksymalnej wartości. Pędzel z aktywnym przyciskiem Ctrl działa do wewnątrz. Bez przycisku Ctrl
działa na zewnątrz i w ten sposób dodaje nam geometrii. Jak widać, przy pomocy tego pędzla i aktywnej opcji Shift mogę formować naprawdę bardzo wiele. Teraz pędzel Grab poprawiam ogólną bryłę głowy. Oczywiście głowę rzeźbię z wyobraźni. Nie wzoruję się żadnym rysunkiem, żadnymi referencjami. Po prostu uczę się rzeźbić tego rodzaju obiekty. W tym celu polecam Wam oglądanie różnych filmów poradnikowych z zakresu rzeźby, taki Blendera, jak i ZBrusha. Naprawdę wiele można rzeczy podejrzeć i zaadaptować do własnej pracy. Bardzo masywna szyja. Muszę ją poprawić. Poprawiam za pomocą pędzla Grab. Pędzel Grab jest to taki uniwersalny pędzel, który pozwala nam formować, ugniatać postać. Jak bym dysponował rzeczywistą gliną. Podkreślam pewne elementy na postaci i popiersiu. Pędzel, linia. Odcinam zbędne detale i w ten sposób uzyskuję wymagany profil. Narzędzie dynamicznej topologii. Wypełniłem cały obiekt siatką o rozdzielczości 15. Teraz będę potrzebował wyższej rozdzielczości. Rozdzielczość podwajam i przypisuję ją do całego obiektu, a następnie z wciśniętym klawiszem Shift wygładzam siatkę. Teraz podkreślam część wykroju oka, dodaję górną brew, a właściwie to górną powiekę. O, tutaj troszeczkę postąpiłem radykalnie, a więc zmieniam na narzędzie draw. Narzędzie draw pracuje bardziej łagodnie i w ten sposób mogę akcentować brwi. Wytyczę przy pomocy pędzla Crease linię ust, podkreślę również, a właściwie to zaakcentuję nosa na nosie. Jak widzicie, przeskakuję z obiektu na obiekt i jest to po prostu wygodniejsze. Mogę w ten sposób wpływać na różne detale rzeźby. Broda. Staram się rzeźbić naprawdę obłe kształty, nie przesadzając za bardzo z dokładnością detalu. Koryguję linię ust, brody.
i innych detali głowy. Shift wygładzanie. Teraz wypełnię oczodoły. Tutaj używam pędzla Blob, który po prostu generuje kształt kulisty. Przy pomocy pędzla Grab poprawiam usytuowanie oczodołu. Teraz na scenę w trybie obiektowym dodam kulę i nazwę ją oko. A rzeźbę nazwę głowa dyntopo. Pozycjonuję oko w trybie obiektowym. Dopasowuję do postaci. Tak w widoku frontalnym, jak i w widoku bocznym. Zaznaczam po piersie i przenoszę się do trybu rzeźby. Zwiększam rozdzielczość dynamicznej topologii i przypisuję tą rozdzielczość do całego obiektu. Teraz mogę rzeźbić bardziej dokładne detale. Wnęka oka. No, z tym jest zawsze problem, ale można sobie jakoś poradzić. Używam tutaj pędzla Blob, a więc takiego pędzla, który generuje kuliste, obłe kształty. On działa dość intensywnie i łatwiej jest właśnie przy pomocy tego narzędzia tworzyć wnęki, otwory. Shiftem wygładzam. Teraz pędzel Grab formuję powiekę górną, powiekę dolną oraz okolice gruczołu łzowego. Tutaj zwalniam tempo swojej pracy, bowiem no oko to istotny element rzeźbionej głowy. Przy pomocy pędzla Brush podkreślam powiekę górną i dolną, jak widzicie, w jednym miejscu. Dodaję objętości w innym miejscu, tej objętości ujmuję. Super. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj dodam objętości. Też to robię w sposób taki łagodny, wyważony od czasu do czasu. Używam przycisku Shift i wygładzam elementy. Okolica pod okiem. Wygładzenie. Kość policzkowa, przenoszę się do ucha. Teraz dość trudny element, ucho. No tutaj, jak widzicie, będę musiał
spędzić trochę czasu. Pędzel, blob. Intensywnie pracuje, a pędzel draw pracuje naprawdę łagodnie. Powiem Wam jedno, że ja do rzeźbienia używam myszy komputerowej. Nie korzystam z tabletu. Gdybym miał do dyspozycji tablet, mógłbym uwzględniać siłę nacisku pędzla. Pracując z myszką, tej możliwości po prostu jestem pozbawiony. Tak. Może się będę powtarzał, ale warto w internecie oglądać filmy prezentowane przez artystów, rzeźby i uczyć się od nich anatomii ludzkiego ciała, bowiem ta wiedza na pewno nam się przyda przy tworzeniu własnych projektów. Pędzel blob wypełnia część małżowiny usznej i podkreśla formę ucha. Powiem Wam tak, że ten element sprawia mi pewną trudność i muszę nad nim popracować, żeby ucho wyglądało jak prawdziwe ucho. Niektóre detale potrzebują niskiej rozdzielczości, takie jak ucho, potrzebują wysokiej rozdzielczości. I dlatego ja korzystam z narzędzia dynamicznej topologii z zachowaniem stałego profilu. Wtedy stosuję technikę rzeźbienia od ogółu do szczegółu. Nozdrza, wygładzenie nosa, podkreślam linię, teraz popracuję nad ustami, pędzel kris, krawędziowy, podkreśla istotne elementy popiersia. Radzę Wam w swoich projektach korzystać z niewielkiej ilości narzędzi. Opanujmy te narzędzia podstawowe, bowiem już przy pomocy tych podstawowych pędzli możemy naprawdę wiele zdziałać. Jak się pomylę, używam skrótu klawiaturowego Ctrl-Z i wycofuję zmiany. Teraz jeszcze element wykończenia ust. Można powiedzieć,
zrobię takie bardziej pełne te usta. Nie wiem, czy akurat do tej postaci pasują, ale już niech tak zostanie. Pędzel Kris krawędziuje. Teraz pędzel Grab i tutaj mogę na przykład ustawić jakąś minę, poprawić linię ogólnej geometrii mojego popiersia, mojej modelowanej, rzeźbionej głowy. Tak. I jeszcze linia nosa. No i praktycznie mówiąc, zbliżam się już do końca. Widzę, że model wygląda mniej więcej ok. Teraz zwiększę rozdzielczość do 60. Wypełnię tą rozdzielczością całą rzeźbę i dodam wygładzenie. Otrzymam super gładką rzeźbę. Teraz opuszczę tryb rzeźbienia, zaznaczę obiekt oko, dodam modyfikator mirror. Mam dwoje oczu. I to praktycznie wszystko w moim dzisiejszym poradniku. Rzeźbienie w trybie dynamicznej topologii z zachowaniem stałego detalu i różnych rozdzielczości gwarantuje nam wygodę rzeźbienia. Gdy poznamy możliwości pracy z pędzlami, będziemy mogli tworzyć, rzeźbić całkiem udane formy. Dziękuję za uwagę.